Najsłynniejsza suwalczanka jest na ustach całej Polski. Mowa o Marii Konopnickiej, urodzonej w Suwałkach poetce. Wszystko za sprawą dyskusji wokół pomysłu Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Książki. Gauden zaapelował do posłów, aby ustawę o związkach partnerskich nazwać ustawą Konopnicki-Dulębianki. Przypomniał, że Maria Konopnicka i malarka Maria Dulębianka przeżyły nierozłącznie ponad 20 lat i według badaczy artystki były życiowymi partnerkami. Pomysł Gaudena gorąco poparł Robert Biedroń, poseł ruchu Palikota, pierwszy zadeklarowany homoseksualista w polskim Sejmie. W odpowiedzi ostro zareagował polityk Artur Zawisza, który stwierdził, że teza o rzekomym homoseksualizmie Marii Konopnickiej to kłamstwo propagandy feministycznej. Kłamstwo konopnickie mogłoby być tak samo karalne jak kłamstwo oświęcimskie, powiedział. Po tej wypowiedzi w ogólnopolskich mediach rozgorzała dyskusja. To bardzo dobrze, uważa Mariusz Klimczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej w Suwałkach, która nosi imię poetki. W ocenie dyrektora nie ma żadnych dowodów, aby Konopnicka była lesbijką, jednak jeśli dyskusja w tej sprawie wywoła wzrost czytelnictwa, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Niedawno obchodziliśmy okrągłą rocznicę urodzin i śmierci. Mówiło się dużo, a nie aż tak dużo w mediach ogólnokrajowych. Dzisiaj mówi się zdecydowanie więcej. Jest to dobry fakt w moim odczuciu. Bardziej konserwatywna jest Magdalena Wołowska-Rusińska, kierownik Muzeum imienia poetki. Po pierwsze zapewnia, że nie ma dowodu na homoseksualizm Konopnickiej. Nie chcę sobie o sobie mówić, że jestem znawcą, że tak powiem, biografii Marii Konopnickiej doskonałym, bo nie jestem, ale przeczytałam wszystkie jej listy skierowane do dzieci, synów i córek, listy do wuja Ignacego Wasiłowskiego, które są również bardzo osobiste, do Elizy Orzeszkowej i nigdzie nie napotkałam się na najmniejszy dowód tego, ażeby przypuszczać, że była lesbijką. Także podkreślam, są to nadinterpretacje. Po drugie, Wołowska-Rusińska sprzeciwia się pomysłowi, aby poetka patronowała ustawie o związkach partnerskich. Trzymajmy się zasad i nie twórzmy z niej lesbijki, mówi. Zdecydowanie jestem przeciwna temu pomysłowi, ponieważ świat powinien być zbudowany, opierać się na wartościach i na pewnych zasadach. I skoro nadaliśmy imiona, patronaty szkół, przedszkoli i różnych instytucji Marią Konopnicką, to trzymajmy się jakichś zasad, podstawowych norm i nie twórzmy teraz z niej lesbijki, nie tłumaczmy naszym małym dzieciom, co to znaczy być lesbijką i nie wmawiajmy im, że orientacja homoseksualna jest jak najbardziej w porządku, jest normą społeczną, bo uważam, że nie jest. Udało nam się też skontaktować z Arturem Zawiszą, który twierdzi, że nawiązanie do kłamstwa oświęcimskiego miało wyostrzyć problem. Zdaniem polityka to wstyd, że dyrektor Instytutu Książki poparł inicjatywę skrajnych działaczek feministek i homoseksualnych. Aby wyostrzyć problem, przypomniałem, że istnieją sytuacje, w których fałsz historyczny bywa karany, tak jak w przypadku kłamstwa oświęcimskiego. W istocie nie chodzi nam o żaden nowy przepis w kodeksie karnym, ale chodzi o to, że ręce precz od Marii Konopnickiej. Wstyd, że inicjatywę skrajnych działaczek feministycznych i homoseksualnych popierał dyrektor Instytutu Książki, ale Bogu dziękować, wypowiedzieli się w tej sprawie fachowcy, zarówno dyrektor Muzeum imienia Marii Konopnickiej, jak i prawnuczka poetki, nie mówiąc już o specjalistach zajmujących się literaturą XIX-wieczną, notabene sam pisałem pracę magisterską z tego okresu historyczno-literackiego. Dla wszystkich osób kompetentnych jasne jest, że matka ośmiorga dzieci i wybitna polska poetka Maria Konopnicka nie była lesbijką, tak jak Kopernik nie był kobietą. Maria Konopnicka przyszła na świat 23 maja 1842 roku w Suwałkach, gdzie spędziła 7 pierwszych lat życia. W domu, w którym się urodziła, utworzono muzeum jej imienia. Imieniem poetki nazwano też kilka szkół i park w centrum Suwałk. W mieście są również pomniki Marii Konopnickiej.